Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat prędkości. Dla wielu z nas jazda motocyklem jest pasją, jest adrenaliną, jest czymś, co tak naprawdę odświeża nam głowę. Jednak motocykl to nie jest auto. Tutaj nas chroni tylko kombinezon, kilka ochraniaczy i kask. Przy dużej prędkości nic Cię nie ochroni. Niestety, taka jest prawda. Prędkość jest naszym największym wrogiem. Czy to jest warte naszego życia? Więc pamiętaj, aby ściągnąć jednak troszeczkę tą rękę z tej manetki gazu, jeżdżąc wolniej i również jeździsz przyjemnie. A teraz zapraszam Was do studia na Osi, gdzie omówimy sobie wypadek drogowy razem z Andrzejem. Ciekawa jestem, czy macie takie samo zdanie jak i my? Dzień dobry. Witam w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Będziemy dzisiaj oglądać razem z Magdaleną plich zdarzenia drogowe, wypadki, które się wydarzyły i będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyły. Tak, zapraszam Was do oglądania. Razem z Andrzejem Wachowskim będziemy omawiać wypadki, także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Jest zielone, stamtąd zielone. No. Tego auta. Ale to jest wymuszenie. Po prawej stronie. Tak, tu jest ewidentnie wymuszenie, zgadza się. Ewidentne wymuszenie przez kierowcę ciężarówki, nie wiem. Tak, co on nie i to widział, widać, że on bardzo szybko chciał przejechać. Widać, że to auto próbowało hamować, bo tutaj już zablokował, widać, że ta droga hamowania jest, ale dokładnie. Mimo tego i tak uderzył. Są zielone światła, skręcam w lewo. Tym bardziej, że jechały dwa auta, nie jechało jedno. Auto, dokładnie. I tutaj takiemu kierowcy, moim zdaniem, powinno być odebrane prawo jazdy. No, podejrzewam, że na pewno są prawo jazdy. Jak byś to nazwała? Szczerze powiem, nie wiem, bo tutaj jest ewidentna wina kierowcy ciężarówki. Z koniem się nikt nie nakopał, no to jak to nazwać? Koń? Niebezpieczny koń. Niebezpieczny koń, tak, 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 tak. No, bo on tak, tutaj, to tak jakbyśmy do tyłu do konia podeszli. No tak, tak. Zawsze tak, oberwiemy. Tak, tak. Ale tutaj, no niestety, tutaj on był większy, więc tutaj żaden kierowca inny nie miałby. A nie daj Panie Boże, motocykl wyjechał, motocyklista i tak był, że zginąłby. Tak. No. No tyle na dziś. Pokazujemy po jednym zdarzeniu drogowym. Oceniliśmy razem z Magdą. Magda miała po prostu swoje zdanie, ja swoje. Może na końcu żeśmy się zbliżyli do tego, no, dlaczego to się wydarzyło. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii, czy macie takie same opinie jak my. Oczywiście zapraszamy Was do subskrypcji i do lajkowania, programu tutaj na Osi, na YouTubie. No i co, czekamy na Wasze komentarze. Zapraszam za tydzień do programu na Osi, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do zobaczenia. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Masterclass Opole 19-21 lipca.